Salve amici. Oto kolejny odcinek kursu o prepozycjoni. Dziś prepozycjone in i ćwiczenie na mówienie w sytuacjach, gdy idziemy do jakiegoś miejsca z naszego otoczenia lub w nim jesteśmy. Ragazzi, venite a passare la serata in piazza. Chłopaki, dziewczyny, ludzie, przyjdziecie spędzić wieczór na placu? Ragazzi, venite a passare la serata in piazza. Volentieri. Allora, ci ritroviamo in piazza stasera. Volentieri. Allora, ci ritroviamo in piazza stasera. Chętnie, czyli spotykamy się dziś wieczorem na placu. Ritroviamo. Trovare, znajdować, odnaleźć, odnajdywać, ale tutaj mamy znaczenie spotkania ponownego. Ritrovare. Znów się spotkamy, znów się odnajdziemy. Ci ritroviamo in piazza stasera? Co do placu. La copia del David si trova in piazza della Signoria, di fronte al Palazzo Vecchio. Kopia rzeźby Dawida, il David, del David, znajduje się na placu della Signoria, naprzeciwko Palazzo Vecchio, czyli tutaj, o. La copia del David si trova in piazza della Signoria, di fronte al Palazzo Vecchio. Per vedere un'altra copia del David, dovreste andare in piazzale Michelangelo. Aby zobaczyć inną, drugą kopię Davida, powinniście iść na piazzale Michelangelo. Per vedere un'altra copia del David, dovreste andare in piazzale Michelangelo. A teraz przyjrzyjmy się wyrażeniom z użyciem in, gdy mowa jest o ruchu do miejsca lub gdy jesteśmy w tym miejscu. Andare in, essere in plus luogo. Miejsce, nazwa miejsca. Tak jak niektóre nazwy miejsca z naszego otoczenia wymagają użycia prepozycjone a, na przykład al mare, al bar, a scuola, tak inne, liczne, występują z prepozycjone in. Nie ma tutaj jakiejś szczególnej, jednej reguły. Dlatego po prostu trzeba je poznać, zapamiętać, utrwalić. Po prostu tak się po włosku mówi. A zatem andare, essere i inne podobne czasowniki plus in città, w mieście, in centro, w centrum, in centro città, w centrum, w sercu miasta, in piazza, na placu, in via, na ulicy, in strada, na ulicy, na drodze, in autostrada, na autostradzie, in banca, w banku, in ufficio, w biurze, in negozio, w sklepie, in cucina, w kuchni, in bagno, w łazience, in camera, w pokoju, in giardino, w ogrodzie, in farmacia, w aptece, in pizzeria, w pizzerii, in trattoria, w trattorii. Trattoria to jest taka prosta restauracja. In panetteria, w piekarni. In piscina, na basenie. In palestra, na siłowni. In discoteca, w dyskotece. In vacanza, na wakacjach. In montagna, w górach. In campagna, na wsi, poza miastem. In paese, w kraju, czy też w krainie. I popatrzmy, te wyrażenia, które używają inny, to są nazwy mówiące coś bardzo ogólnie. Nie precyzujemy, w jakim banku. Mówię o tym dlatego, że jeżeli miejsce, o którym mówimy, zostanie indywidualnie wskazane lub określone, to wtedy zmienia się przyimek, ale o tym będziemy mówić później. In montagna, ogólnie obszar górzysty, jakieś góry, bez konkretnego wskazania. Nie mówiąc już o in autobus, in treno, in macchina, in aereo, to jak czym podróżujemy. Mówimy tutaj ogólnie o sposobie podróżowania. Bardzo ogólne, bardzo syntetyczne w autobusie, pociągu, samochodzie, samolocie.
To jest tylko część wyrażeń. Dużo więcej wypisałam w e-booku, który możecie wykupić. Link podaję jak zwykle w opisie filmu i zachęcam do zakupu. Zdania. Proszę o samodzielne zbudowanie drugiego ze zdań i wypowiedzenie go na głos. Dove vai per aprire un conto corrente? Dove vai per aprire un conto corrente? Zatrzymujemy film i odpowiadamy. Per aprire un conto corrente vado in banca. Per aprire un conto corrente vado in banca. Il conto corrente, rachunek bieżący, in banca, w banku. No i ewentualnie il conto deposito, il deposito a risparmio, czyli rachunek oszczędnościowy. Risparmio to jest oszczędzanie. Dove si va a fare spese, czyli inaczej, fare shopping. Dove si va a fare spese? Stop. A fare spese si va in negozio. A fare spese si va in negozio. Na marginesie fare la spesa to robić zakupy spożywcze, czyli kupować jedzenie. Natomiast fare spese, kupować wszystkie inne rzeczy, niespożywcze, czyli fare shopping. Siamo tornati in autostrada. Wróciliśmy na autostradę. Siamo tornati in autostrada. Sì, siamo di nuovo in autostrada. Sì, siamo di nuovo in autostrada. Prendere l'autostrada. Jechać, pojechać autostradą. Abito a Torino. Abito in una città grande. Abito a Torino. Abito in una città grande. In che città abiti? In che città abiti? Una città grande, una città piccola. In che via abiti? In che via abiti? Abito a Torino in via Garibaldi. Abito a Torino in via Garibaldi. Na przykład in via Garibaldi numero 3. Dove posso trovare una vasta selezione di libri? Dove posso trovare una vasta selezione di libri? Vasto, rozległy, szeroki, duży. Wybór książek, tak? Una vasta selezione. Dove posso trovare una vasta selezione di libri? Una selezione vasta di libri trovi in libreria. Una selezione vasta di libri trovi in libreria. Mamy tutaj grupę słów rodzaju żeńskiego, które zostały utworzone przez końcówkę ia. Libreria, pizzeria, farmacia, birreria, piwiarnia, trattoria. I z tak zbudowanymi wyrażeniami mamy na ogół prepozycję in, gdy mowa o ruchu do miejsca lub przebywaniu w miejscu. In pizzeria, in farmacia, in libreria. Una selezione vasta di libri trovi in libreria, oppure in biblioteca, oppure in biblioteca. To samo ze słowami utworzonymi przez końcówkę teka, eka. In biblioteca, in discoteca. Venite in Italia anche quest'anno? Venite in Italia anche quest'anno? Sì, ci veniamo in vacanza anche quest'estate. Sì, ci veniamo in vacanza anche quest'estate. Quest'anno, czyli questo plus anno, quest'estate, czyli questa estate. I co mamy w zdaniu? Sì, ci veniamo in vacanza. Ci veniamo. Ci, czyli particella ci, która mówi o miejscu.
zastępuje miejsce, a nawet część zdania albo całe zdanie. Ci veniamo in vacanza. Przyjedziemy tam do Włoch. Tu do Włoch. Dove portare il caffè? Dove portare il caffè? Il caffè lo prendiamo in giardino. Il caffè lo prendiamo in giardino. Kawę wypijemy ją w ogrodzie. In giardino, in giardino. Come mai non c'è nessuno in casa? Dove sono finiti tutti quanti? Czemuż to? Nikogo nie ma w domu? Come mai? Takie sformułowanie. Come mai? Czemu? Dlaczego? Jakże to? Nikogo nie ma w domu? Dove sono finiti tutti quanti? Gdzie się wszyscy podzieli? Tutti quanti? Wszyscy. A zatem mamy tutaj in casa. In casa. Siamo in cucina. Siamo in cucina. Tutti to jest to samo, co tutti quanti. Wyrażenie tutti quanti, czy tutto quanto, czy tutte quante sugeruje nam, że chodzi o wszystkich bez wyjątku. Oni wszyscy, to wszystko, ci wszyscy. Come mai non c'è nessuno in casa? Dove sono finiti tutti quanti? Siamo in cucina. Andate spesso in palestra? Andate spesso in palestra? In palestra ci andiamo una volta alla settimana, il martedì. In palestra ci andiamo una volta alla settimana, il martedì. Vieni con me in piscina sabato mattina. Vieni con me in piscina sabato mattina. Questo sabato non riesco a venirci con te, perché vado in campagna. Questo sabato non riesco a venirci con te, perché vado in campagna. In piscina. In campagna. Przy okazji zwróćmy uwagę. La domenica andiamo. La domenica andiamo in piscina, na przykład. Il lunedì vado. Il lunedì vado in palestra. I poniżej. Domenica andiamo in campagna. Lunedì vado in centro. Nazwa dnia tygodnia. Jeśli w takim zestawieniu występuje z rodzajnikiem określonym la domenica, il lunedì, to oznacza regularność, powtarzalność. Każdy ten dzień tygodnia, który jest niedzielą. La domenica, czyli w każdą niedzielę. Natomiast, jeśli nazwa dnia tygodnia w tego typu zdaniach nie ma rodzajnika, wówczas oznacza ten konkretny dzień tygodnia, a więc tę niedzielę, ten poniedziałek. Znaczy dokładnie to samo, co questa domenica, questo lunedì. Jeżeli nie jesteśmy pewni, to warto użyć słowa questo, questa domenica, ta niedziela, ta najbliższa. Quando finisci il lavoro, vieni con noi in gelateria. Quando finisci il lavoro, vieni con noi in gelateria. Mi dispiace, ma oggi devo restare in ufficio fino a tardi. Mi dispiace, ma oggi devo restare in ufficio fino a tardi. I wracamy do Davida. A zatem, ci vediamo in centro stasera. Ci vediamo in centro stasera. A presto, ciao. Widzimy się w centrum dziś wieczorem. A presto, do szybkiego zobaczenia, ciao. Oczywiście życzę Wam wielu spotkań z Davidem w pięknej Florencji. A zatem, abbiamo un appuntamento con Davide in centro a Firenze. Abbiamo un appuntamento con Davide in centro a Firenze. Mamy spotkanie z Davidem w centrum we Florencji. Mowa o centrum miasta, o sercu miasta. In centro città, in centro città. In centro a
Firenze, w centrum, we Florencji. Czy też ewentualnie in centro storico, in centro storico. Tak się mówi na zabytkowe, historyczne centrum miast. I teraz popatrzmy. In centro a Firenze, w centrum, pojęcie ogólne, w sercu, we Florencji, ale gdy tylko słówko czy pojęcie centro zostanie ukonkretnione, że należy ono do Florencji, czy też jest florenckie, wtedy centrum jest już konkretne, to jest centrum florenckie. Nie ogólnie w centrum miasta we Florencji, ale centrum należące do Florencji, florenckie. No niestety tak to jest we włoskim. Wówczas mówimy o tym jako il centro di Firenze. A zatem nel centro di Firenze. Proszę zobaczyć, co się dzieje z prepozycjone in. W pojęciu ogólnym jest in centro. W momencie, kiedy centrum robi się konkretne, czyli staje się il centro di Firenze, mówimy nel centro di Firenze. Nel centro di Firenze, il centro di Firenze, jest to centrum miasta, ale widziane jako serce miasta, Florencji. To centrum, a nie inne. Dlatego jest rodzajnik. Natomiast wyrażenie al centro zazwyczaj znaczy w środku, po środku. Mówimy tutaj o centrum geometrycznym, nie o sercu miasta czy czegokolwiek, ale o punkcie leżącym w geometrycznym, w środku. In città, in ufficio, in macchina, in gelateria, in edicola, in edicola, w kiosku z gazetami, in azienda. W zakładzie, w firmie, w przedsiębiorstwie, in azienda. In spiaggia, in corridoio, in corridoio, korytarzu. In chiesa, w kościele. Wszystkie te wyrażenia i inne występują tutaj jako pojęcie ogólne, podobnie jak in centro. Na razie wszystko to i więcej, dużo więcej znajdziecie w e-booku, który można wykupić, wszystkie informacje w opisie filmu. Oczywiście lekcja wideo po lekcji e-book, no i proste ćwiczenia utrwalające. Wszystko to jest w e-booku. Zapraszam na Facebook, link podaję pod tym filmem. Proszę o subskrypcję i włączenie powiadomień na YouTubie oraz zapraszam na stronę Włoski od zera. Teraz to wszystko. Grazie mille a tutti, a presto. Ciao, ciao, ciao.